że jesteście, zapraszam Was na kolejny filmik. Ale zanim zaczniemy, chciałabym Wam przypomnieć o super promocji na lamorożce.com. Jeśli kupicie dwa lamorożce, to ten drugi jest za pół ceny. Ale pamiętajcie, oferta nie dotyczy Jarisy. Okej, teraz zapraszam do oglądania. Jest, no. Bo jest, bo zima jest przecież, no. No chodź, wstawaj. Nie, jeszcze czas. Wstawaj, no. Nie, zostaw, no proszę. No wstawaj, nie. Ja idę do dzieci. Nie. Dzieci! Lenka, Lenka, czas przygotowywać się do świąt. Wstawaj, dziecko, wstawaj. Wstawaj, wstawaj, ja idę do Marcelka, ubierz się. Marcelku, Marcelku, wstawaj. Wstawaj, trzeba się przygotowywać do świąt, dziecko. Wstań, wstań, dobra. Ja idę się ubierać, wy się też ubierzcie, chodź. Co mama osalała jej spać? A few moments later. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Marcelko, jeszcze nie wstałeś, dziecko. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. No już, 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 już. Gdzie to lepiej. No Lenka, no. Wstawaj, dziecko. Zobacz, nóżka tu jedna, muszę, druga. Ja muszę widzieć, że ty stoisz już. No, zebrała. No ja będę się kiedyś wyjdzie. O, pięknie. Spójrz na mnie. Alu! Jest okej. Okay. Dobra, ja już idę do tatu. Co? No nie, jeszcze śpisz, wstawaj, hej. Oszalałaś. Wstawaj. Jeszcze wtedy będzie do świąt. Nie, koniec. Nie, nie, no wstawaj. Ja nie wstaję. Nie wstaję, zostawiam. Musisz mi pomóc. Nie, zostawiam. Wstaniesz, zobaczysz. W życiu nie wstanę. Nawet mnie koniem słuszka nie ściągną. O, jesteście już jak super. No to teraz się ubierzcie jeszcze, dobrze? Ach, mama, po co ci Linka? Idę tata obudzić, nie martwcie się. Zapowiada się dziwnie, ale też ciekawie. Zostajemy tutaj i zobaczymy, co się wydarzy. Okej, okay, nie ma sprawy. Mówiłam, że wstaniesz, to wstaniesz. Sama cię nie udźwignie, to muszę sobie jakoś pomóc. No, mieliście się ubrać. Mamusia, co ty robisz? No przecież mówiłam wam, budzę tatę. Pa! Aha, okej. Okay. Marcel, ciekawe co to mama wymyśla. Przeczuwam, że to nie będzie coś dobrego dla taty. Też tak myślę, ale poczekamy i zobaczymy. No. Zaraz ja go obudzę. Żeby teraz już tak blisko święta nie móc to budzić, no ileż to można spać? Ile w tym czasie można zrobić? Ej, idziemy na auto. Zielona jestem. Dajcie łapkę w górę. Dobra. Ale na niego nie będę marnowała energii. Autko mi pomoże. Ja go obudzę. Nie można tak długo spać. Święta w końcu. Co jest? Coś się zaklinowało. Muszę więcej gazu dodać. Lenka! Lenka! Nożyczki! Chłopnika! Lenka! Okej, to już biegnę! Lenka, Lenka, tylko woda cierpi. Lenka, tylko! Już! Tylko woda cierpi. Już!
jest, no, autko, no. Jedziemy, jedziemy. O, już biegniemy, tata, coś się stało. Szybko, szybko. Jest! Tu zostanę chwileczkę, odpocznę sobie. Tata, ja radziłabym ci wstać, bo jak mama tu przyjdzie, to raczej się nie ucieszy. No właśnie. Może i masz rację. To musiało boleć. No właśnie widać po dacie. 2 hours later. Mama, tata nie wkurzy się, że tak zrobiliśmy? Lenka, przecież przygotowanie do świąt to nie tylko wystrój domu. Przecież auto też musi jakoś wyglądać. A mi się tam podoba. Wygląda jak choinkowe auto. No widzisz, dokładnie, dokładnie tak jak mówi Marcele. Mnie też się podoba. No skoro tak mówicie. Dobra, dobra, już nie gadamy, kończymy dekorowanie, bo trzeba jechać na zakupy, dzieci. Super, pięknie. No, ale fajnie, nie? No. Tata się ucieszy. Mam nadzieję. Aha. Uwielbiam święta. To dekorowanie, ale naprawdę mamy bardzo mało czasu na to wszystko. Serio, mama? Przecież mamy jeszcze 2 tygodnie do świąt. No właśnie, 2 tygodnie, dziecko. Ja nie wiem, jak ja to wszystko ogarnę. Dobra, jedziemy na te zakupy? Co to się stało? O, w końcu wyszedłeś, niespodzianka! No. Ale, Aleksandra. Ale fajne. Takie świąteczne, co nie? Choinkowe auto, super, nie? Jakby coś te pomysł mamy. Dzięki, no. Mama ma najlepsze pomysły w końcu, nie? To tyle. Ale po co? No, ale jak to po co? No przecież auto na święta też musi być ładnie wydekorowane. No, a teraz jedziemy na zakupy. Idź po choinkę, szybko, no, bo nie ma czasu. Ale po co po choinkę, no? Nie no, jak to po co? Już mi się gorąco zrobiło przez ciebie. No przecież muszę dobrać do jej urody bombki, wystrój cały. No Mariusz, no! Tata, lepiej nie wnikaj. Idź po tą choinkę, serio. Człowiek się namęczy. Tak się postarałam, dzieci. Tak samo. I takie podziękowanie za to. No pójdziesz już po tą choinkę? Idę. Możemy jechać. No i cudnie. O to chodziło. Chodźmy. No, nie za przygotowania do świąt. Takich to chyba nigdy nie miałam. Dajcie łapkę do góry. 1 eternity later. No chodźcie. Ojej, nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko rozpakujemy. Zgubię przegięcie. No co ty, ja się dopiero rozkręcam. Ale tyle zakupów. Ale przecież my mamy tak wielki dom, że przecież każde pomieszczenie trzeba jakoś przyozdobić. Ale mama, na stryku są jeszcze nasze stare dekoracje. Spokojnie, na nie też znajdę miejsce. Mam dość. Nie no, Marcelku, dzieci, no werwy trochę więcej, zobaczcie. Jakie piękne rzeczy, ja nie mam czego w ogóle zacząć. No to spoko, no, tutaj sobie poradzić, a ja idę, nie? Na razie. Tata, nie zostawiaj nas samych, wracaj! Dokładnie, chodź tu szybko. No dobra. No szybko, chodź. Ju. Skrzaciki moje kochane. O, stęskniłam się za wami. Zaczyna się znowu. Mama i skrzaty. Mówiłaś też o moich skrzatach? Że są takie bardzo fajne i w ogóle super, że je kupujesz. Grzeczna córeczka. No nie, mama i ty i skrzat, to już jest przegięcie. Super, co nie?
Zobaczcie, ja. Zobacz, bardzo gładkie, świetne okulary wyhaczyłam. Sam raz na święta, prawda? No, sam raz. No, no, prawda. Wow. Kobiety na święta wariują. Okej. Okay. Gdzie to dajemy? Ach, już ci mówię. A może troszkę śniegu? O, jak fajnie. Słuchajcie, ja wam zaraz wszystko wytłumaczę. Będę wszystko miała pod nadzorem, dobra? Okej. Okej, bo to trzeba naprawdę wszystko w odpowiednich miejscach umieścić. Dobra. No i znowu się zacznie. Lekko w lewo, lekko w prawo. Tak, może jednak w jednym miejscu. No, piękne! Barwa zimna! No nie, Mariusz, nie czytałeś! Ale co, to moja wina? No, a czyja wina? Przecież dobrze wiesz, ja lubię tą ciepłą barwę. No, o taką barwę mi chodzi, człowieku, no możesz to zapamiętać. Ale ja byłem na innym stoisku, nie byłem tam, ty kupiłaś. Wiesz co, jak możesz, ja bym nie kupiła zimnej barwy. Masz, jedź i wymień to, no. Masz. Dobra, jadę. Miał trochę spokoju. Co? Nic! Zrobię plamkę na mamie. Zobaczcie, to świeci na ten i ten kolor. I ja zrobię na niebiesko i splamkuję mamę. Mama! Zobacz, kolejne co świeci na niebiesko. No nie, a tata już pojechał. Jutro wymieni to. Oj, jak ty to zrobiłeś? Bez mama, to jest ten kolor. Ale mnie sprankowałeś! Dobrze, super. A za chwilę pójdziemy do waszych pokoi. Serio, mnie, ale my już jesteśmy trochę zmęczeni. Lekka, nie chcesz zobaczyć, jak to wszystko będzie tam się błyskać w ogóle? No, dobra. Może jednak nie? No. Marcelek, a ty? No, może. Wow, ale cat. Wow, ale ekstra. Jeszcze kolory się zmieniają. Super. Mama, muszę ci powiedzieć, że spisałaś się na medal. Świetne, co nie? Do sypialni też sobie kupiłam. No widzisz, Lenka, a tata mówi, że ja przesadzam. Nie ma miś, jest okej. No dobra, to teraz idziemy ubrać choinkę. Do ciebie, do Marcelka, w salonie. No chyba wszędzie, jeszcze może w sali zabaw. Mama, ale przecież jeszcze 2 tygodnie do świąt, a my już na serio jesteśmy mega zmęczeni. Mama, jesteśmy podnięci, już jest późno, naprawdę. No dobra. No skoro jesteście tacy zmęczeni, no to jutro z samego rana, okej? Okay? Okej. Okay. Dobrze, chodźcie się szykować do spanka. A few moments later. Co? A, przepraszam cię, Lenka, przepraszam. Oszalałaś, mamusia? Ty chcesz ustawić choinkę w łazience? Nie no, co ty, Lenka, myślisz, że ja jestem taka niepoważna? Przecież tu nie ma miejsca, ale wiesz co, no chciałam zrobić jej prysznic, żeby się też odświeżyła, no co ty, no przecież każdy chce na święta super wyglądać, być świeżutki i pachnący, to może pomożesz mi troszkę, co? Ale że co? Zrobić prysznic choince? No i nie rozumiem, co w tym takiego dziwnego? Okej, mamuś, jak tam chcesz, a ja już jestem zmęczona, więc już idę spać. O nie, no chyba mnie tak nie zostawisz, zobacz. Pomóż mi, w ogóle przynieś ręcznik, ten duży taki ręcznik, wiesz, kąpielowy. Jeszcze weź szampon, Lenka. O ja cię, ale numer. No trudno, idę. No widzisz, zmieściłaś się. O, od razu lepiej. Co, za gorąca? Już. Mamusia, z kim ty rozmawiasz? No z choinką. Dałam, wiesz co, mi do zrozumienia, że za gorąca woda jest, wiesz? Aha, czegoś takiego. Jeszcze nigdy nie widziałam. Choinka pod prysznicą?
Lenusia, weź tu polej szampon, bo tak mi niewygodnie, o. No i tu troszkę wyżej teraz daję, proszę. O, tak. O, świetnie. Okej, okay, Lenusia, już wystarczy. Daj mi szybciutko ręcznik, żeby nie tak zimno jej nie było, muszę ją otulić. Prawda? Daj jeszcze Lenusia suszarkę, ale jak pięknie pachnie. Suszarka dla choinki? No pewnie, normalne, już podaję. Super, super zajęcie na wieczór, tak. A miałem chyba mecz. Ekstra, po prostu ekstra. Okej, to już koniec tego filmiku, no i oczywiście to była tylko taka parodia. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe świąteczne łapki w górę i subskrybujcie. Pa! Pa!